Pogodowy armagedon w Grecji. Ludzie uciekali na dachy podtopione domy, zalane ulice. Nawałnice nad Grecją. Silne burze przeszły nad Grecją, podtapiając setki domów w Atenach i zmuszając ludzi do ewakuacji na wyspie Eubea, na której latem szalały pożary. Ratownicy użyli śmigłowców, aby zabrać uwięzione na dachach domów osoby z zalanych terenów na wyspie Korfu. Nie ma wątpliwości, że stoimy w obliczu niebezpiecznego zjawiska pogodowego, powiedział grecki minister do spraw obrony cywilnej i zmian klimatu Christos Stelianides. Był on wcześniej komisarzem Unii Europejska do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego. Na wyspie EB ewakuowano ludność z trzech rejonów Kilkadziesiąt osób przetransportowano z podtopionych domów na północy wyspy do krewnych lub do hoteli wynajętych przez miejscowe władze. Pożary lasów w północnej części Eubei, leżącej około 130 km na północ otaten, sprawiły, że obszar ten stał się bardziej podatny na gwałtowne powodzie. Zalane ulice i domy czwartkowe burze spowodowały trudności w transporcie, tak prywatnym jak publicznym. W południowej Grecji zamknięto części dróg. Strażacy w Atenach odebrali ponad 300 wezwań do wypompowania wody z zalanych domów. Dziesiątki samochodów utknęły na ulicach, które przemieniły się w potoki. W piątek zamknięte będą szkoły w Atenach, na wyspie Euda i w pobliżu Salonik. Jak podają synoptycy, pogoda ma poprawić się w Grecji w sobotę.